wariatów, już pomijając tą babcię, o której sam pan miał okazję nam tu czytać, to przecież jest chociażby ta kobieta, która w namiocie zimą siedzi gdzieś tam na którymś placu. Są różni inni ludzie, którzy przejawiają zachowania właśnie uznawane powszechnie za anormalne. Tacy ludzie byli. Nie zastanawiam właśnie ta, skąd się u pana wzięło to takie zainteresowanie i chęć przedstawienia w swojej książce tych właśnie zachowań osób, no po prostu chorych psychicznie. Znaczy, zacznę od tego, że to nie było kobiety w namiocie, tylko był robak, który mieszkał w szałasie. I to był facet. Natomiast co, no, świat... Tacy ludzie zawsze przyciągali i przyciągają uwagę, szczególnie kiedy się jest małym chłopcem i się spotyka wariata z pieskiem, czy wariatkę z lalką, która każdego pyta, masz papierosa? A potem się okazuje, że była jakaś, że przeżyła coś strasznego. Nie chodzi o to, żeby się nabijać z wariatów. Ja wariatów lubię osobiście i bardzo cenię. Mają piękny świat często. Ale te historie mnie poruszyły. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku kobiety z tą szmacianą lalką, no to się okazuje, że ona była szalona, ponieważ straciła córkę w Powstaniu Warszawskim, prawda? W przypadku robaka, tego co nas gonił z wojskowym pasem wzdłuż wiaduktu przy Górce Skarbowców i coś tam bełkotał w dziwnym jakimś suahili, w dziwnym języku, to się okazuje, że to był pilot MIGA, który miał, przeżył katastrofę i oszalał pod wpływem tego wypadku. Był tak uszkodzony, miał widocznie uszkodzony mózg, nie? W ten sposób. I mieszkał w szałasie, ktoś tam o niego dbał, ale... I to było też fascynujące, że no, dorosły facet, starszy facet już, jeździ na rowerze Żabka. Takich rowerów to Państwo nie pamiętają pewnie, ale takie były rowerki w latach 60. Na takim rowerku Żabka, który tam nie miał chyba nawet pedałów, tylko się odpychał nogami. I tak potrafił cały dzień tym żeglować. To były takie charakterystyczne postacie, które spotykałem na swojej drodze do szkoły, na swojej drodze potem do liceum, czy nawet drodze na uczelnię. No, niektórych nie sportretowałem, bo nie zdążyłem, albo znaczy inaczej, nie uznałem, że są mnie ciekawe. Ale była taka Wiosenka, którą spotykałem, przepraszam, i w liceum, i potem w czasie moich studiów tu na polonistyce. Ona się tutaj snuła po mieście i wędrowała od krzyków aż po centrum miasta i z powrotem chodziła na bosaka zawsze i skakała. Czasem miała wianek taka, a przed nią bierze baranek, do nią leci motylek czy odwrotnie. Nie? Więc tacy jurodliwi mnie zawsze intrygowali, to prawda. Tacy troszeczkę dotknięci przez los. A tu ja sportretowałem tylko takie postacie bardzo charakterystyczne, co tam jest. Jest ten robak, jest ta biedna wariatka z lalką szmacianą. No szaleństwo babci to jest innego rodzaju, ale też jest interesująca sprawa. Natomiast ja raczej bardziej się skupiłem na tym, na opowieści o tych doznaniach pierwszych takich młodzieńczych. Tam jest i papierosy pierwsze, i pierwsze pijaństwo, i co to była za impreza, wino Ornak. Mogłem pokręcić cenę, 40 zł kosztowało w garażu przy świeczce wypite przez 2 16-latków. I pies, który był zrezygnowany na nas, prawda? No i tego typu historie, albo te historie o zwierzętach, albo o ludzkim okrucieństwie, jak historia o piesku. Rzeczywiście to się przytrafiło, o piesku, którego znaleźliśmy w kuble na śmieci, żywego pieska. Cały miot był wyrzucony przez jakąś panią pielęgniarkę. I wszystkie były martwe, udusiły się, a ten jeden żył i walczył u nas w domu tydzień o życie. Nie? Ale się nie udało, bo był za mały, był jeszcze ślepy. A ponieważ świat zwierząt był mi... Ja miałem kolegów oczywiście i nawet tam ze dwóch takich bliskich przyjaciół, ale mój świat był światem... Byłem trochę odludek. To był świat, który wypełniały zwierzęta. Ja się do tego przyznaję bez bicia. I najbliżsi, i zwierzęta, i książki. I tam miałem dwóch, trzech kolegów. To też być może wynikało z tego, że mój ojciec był trudnym zawodnikiem, bo mój ojciec wyznawał taką starą zasadę, że nie każdy może przyjść, prawda? Więc nie każdy przychodził. Miałem takich wybranych, którzy przyjść mogli. No. Ale to tak się narodziła ta wielka miłość do czworonogów i do... To w ogóle patologiczna rodzina, bo na wszystko, jeżeli chodzi o zwierzęta, na wszystko mi pozwalali. Ja miałem traszki, które wędrowały po domu.
Nikt nie miał pretensji o to. Miałem kijanki, które pogubiły ogony, wyskoczyły, wylazły im łapy i skakały wszędzie. Zbieraliśmy z ojcem do kuwety. Potem jeździliśmy z tatą na nadstawek przy Sokole i żeśmy to wszystko tam wypuszczali. Ślimaki, które się rozmnożyły, nietoperz, głupek taki był, on był taki jakiś, nie wiem, on był taki trochę myszywiany. On spał za sedesem, za spłuczką. I tylko się mówiło, jak ktoś obcy przychodził, że trzeba uważać, tam jest nietoperz, ale on nic nie zrobi. No i takie historie. No, że być może ta fascynacja jest też taka, że we mnie też jest trochę szaleństwa. No, znajomy psychiatra kiedyś powiedział, że nie ma ludzi zdrowych, tylko niezdiagnozowani. A to prawda, tak. Tak, tak. Mnie też zaintrygowała, czytając opowiadania, pewna rzecz. Chodzi mi o to, co spowodowało ten wybór tego wina Orna z całej plejady winiarstwa, że to akurat było to. Ja ci powiem, myśmy zrobili ściepę i mieliśmy tylko na to wino. Ono było najtańsze i nas interesowało, było na najniższej półce. A tam dalej się prężyły takie, pamiętam, wina, które potem na studiach. Ale to nie było żadne lokowanie produktu. Nic takiego, nie. Ale wiesz, tam były Gribi Cover, pamiętasz, no. Takie fajne rzeczy. Prozaiczna przyczyna w związku. Tak, finansowa kwestia. Finansowa kwestia, no tak. No, wakaty budżecie. No tak. Ale do dzisiaj są takie postacie, jak ludzie znani w danej społeczności, przeważnie to są ludzie szaleni, których wszyscy znają. No jest na przykład facet, który jeździ tramwajami, czy autobusami, środkami komunikacji, no i przed każdym przystankiem krzyczy pry, jakby zatrzymywał ten tramwaj czy autobus. Pan, konia. Tak, jakby konia zatrzymywał. Ja nie wiem, czy to pan przez dłuższy czas śledzi historię Wrocławia, to zawsze tak było takie postacie, które no, były zawsze zapamiętane i można powiedzieć, o, na Nowym Dworze to ten facet, on zawsze tu jest i on zawsze coś takiego... Był taki pan, jeszcze przepadnę z panu słowo, on urzędował gdzieś w okolicach Inżynierskiej, między innymi, on był kierowcą, jednoosobowym, był pojazdem i kierowcą. Prowadził, zmieniał biegi, tylko nie mógł się zdecydować, raz to był automobil, a raz to był motor. Wiem, że nakrzyczał kiedyś na panią kioskarkę, bo on podjechał pod kiosk. Pan się pośpieszy, obroty mnie spadają. Już mnie dwa razy zdejdzie. A potem odjeżdżał, wystawiał rękę, skręcał. Kierowcy go znali. No nie, ktoś go nie znał, to go obsobaczył. Ale to był taki miejscowy, niegroźny wariat. Było takich postaci dużo, ale ja teraz sięgnąłem, bo pisałem taki artykuł dla kwartalnika Centrum Historii Zajezdnia w zeszłym roku, a jestem tam zatrudniony na pół etatu. Pisałem tam taki artykuł o dawnych szlakach gastronomiczno-knajpianych, kierując się głównie opowieściami moich starszych kolegów, no bo jak ja nastałem w telewizji, to już było grzecznie, prawda, na ogół. Natomiast wtedy to po prostu spędzało się życie w knajpach i wędrowało się od knajpy. Były szlaki, był wielki szlak południowy, czyli aż od krzyków, od słynnej knajpy, jakże ona się nazywała, ta piwiarnia. Pod Kasztanami albo Dasz Bur, bo miała różne nazwy w historii, gdzie urzędował Jasiu Pawie Oczko słynny, gdzie urzędował, gdzie przychodził niejaki prynt. Prynt chyba dlatego, że on był wysoki i chudy, jak pręt. Prynt był z naziemnej obsługi lotniska, był chyba jakimś zawodowym podoficerem czy podchorążym i bardzo mu imponowało, tak mi opowiadali koledzy, towarzystwo, szczególnie braci dziennikarskiej i nawet z niektórymi był po imieniu, co mu już jeszcze bardziej imponowało. I on znajdował czas, żeby codziennie te skromne 5 do 10 kufelków tam wysączyć, prawda? Ale chciał zaszpanować, no bo oni mu imponowali, to on postanowił. Jego córka chodziła do szkoły muzycznej i grała na skrzypcach. Pewnego razu prynt pojawił się ze skrzypcami. Kiedyś też się podobno uczył, ale bez wielkiego sukcesu. I piłował chyba jakiś kawałek w Brahmsa, tylko jeden fragment. No i piłował i w ten sposób umilał czas, a Jasiu Pawioczko grał na harmonijce w tym samym czasie. Więc w obu przypadkach słowo grał jest niewłaściwe, prawda? I pewnego razu spadła cholerna ulewa. No i z tych skrzypeczek zaczęła się woda wylewać, bo wszystko już nagrzane towarzystwo, grał, a jeden z kolegów starszych, już nieżyjący, mówi do drugiego: wiesz co, ta mała już nie zagra na skrzypcach, będzie musiał jej kupić fujarkę.
Usilało. Także i ten, także tam też postacie niesamowite i właśnie pisząc ten tekst, rozmawiając z kolegami starszymi, dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy właśnie na temat tego Wrocławia lat 60. i 70., no, które pamiętam jako dziecko. Mówię, no bo w 70. roku miałem 7 lat i poszedłem do pierwszej klasy z elementarzem Falskiego pod pachą. Zresztą żałuję, że go pozbyłem. Są teraz rekursy. Słyszałem, że są, tak. Tworzą klimat tacy ludzie. Panie profesor? Tak, jeśli chodzi o te reprinty, to widziałam ostatnio na Pilczycach w księgarni, ale jeśli chciałabym o coś zapytać, tak. O Centrum Historii Zajezdnia. Kiedyś pamiętam, że była jakaś zbiórka pamiątek wrocławian i udało mi się wyciągnąć ze śmietnika, uratować właściwie przed jakimś porąbaniem, skrzynkę z napisami Polsza, z jakimś adresem, taki po prostu szczątek kufra repatrianta tak zwanego. Aha. Czy można to dokądś ofiarować? Ja myślę, że tak, dlatego że tam jest cały czas ta ekspozycja. Ona ma być modyfikowana. No dobrze, zresztą kupiłam środek przeciwtornikom, żeby na razie sama coś z tym zrobić. Aha, świetne, fantastyczna sprawa. Tam zresztą ta wystawa jest bardzo fajnie przygotowana i pomyślana. Proszę, kolejne pytanie. Pan profesor. W tym skonstruowanym świecie, który sięga prehistorii rodzinnej, bo tam są też elementy sagi familijnej, bo i trzecie pokolenie wstecz też znalazło swoje odzwierciedlenie, a potem jest ta szersza perspektywa, kiedy to narrator z pozycji wieku dojrzałego z sentymentem spogląda wstecz. Także ta panorama chronologiczna jest bardzo obszerna i zmysł obserwacji też jest dobrego gatunku. Natomiast równie interesujące jest to, co zostało uwzględnione, jak i pojawiają się dojmujące pytania, dlaczego pewne obszary rzeczywistości uwzględnione nie zostały. Dlaczego tam nie wkomponowałeś jakichś swoich utworów poetyckich wieku szkolnego, a jednocześnie dlaczego nie ma tam w ogóle twojej rzeczywistości szkolnej? A zapewniam, że chodziłem. Aczkolwiek niechętnie. Widzisz, jak nie widać tego. Nie widać tego, nie. Boguś, to jest tak, że no, utworów poetyckich to bym się raczej krępował umieszczać swoich z jakiegokolwiek okresu. Jak ale trafi... realizm by na tym zyskał. Na pewno. Jak trafiłem na polonistykę, to poszerzyłem grono poetów grafomanów, którzy tam występują i występowali i występują zapewne dalej masowo. Ale teraz to gdzieś powyrzucałem i pochowałem głęboko, żeby nie znaleźli jakby co. Natomiast szkoły nie ma rzeczywiście, ja się też nad tym zastanawiam dlaczego. Być może gdzieś to wyparłem z podświadomości, bo tak jak powiedziałem, ja byłem, że tak powiem, dzieciem borsuk trochę. Miałem kumpli i tak dalej, chodziłem na te różne spotkania, spacery i w ogóle, ale generalnie to tak, siedziałem w domu albo chodziłem z psem. I ta szkoła... Niekoniecznie. No, natomiast po tym, bo ty mnie kiedyś o to już zapytałeś, ja zacząłem zbierać i jeszcze pytać po kolegach, też z kolegami rozmawiać, nazwiska tych naszych belfrów, bo kilka ciekawych postaci było i gdyby się udało jakby kontynuować te opowiadania, to pewnie już ten wątek tym razem by wystąpił. No tak, bo tam są i pierwsze szkolne miłości, no to taka była historia, jak koleżanka straciła zęby. Na szczęście były to mleczaki. Wszystkie? Dwa górne, dlatego że mój kolega się ze mną założył, że ją pocałuje w marszu. On się bał. I to było w szkolnej tej szatni, on się rozpędził i postanowił pocałować, jak grzmotnął to i wybił to dwa zęby. Miłości nie było już potem. Chyba go nie lubiła do końca szkoły podstawowej. No dziwna jakaś, prawda? Ale no to, tam takie historie są, albo na przykład była taka, ja wspominam o niej, była taka pani Pers, tak się nazywała, a wszyscy mówili Persuwa na nią, się jej bali, więc i ona miała ogródek, na taki ogródek, gdzie były kwiaty, różnego rodzaju, łącznie z jarzynami jakimiś, nie wiem czy dla siebie, czy tak dla szkoły, nieważne. I na ten ogródek to się mówiło plantacja Persuwy. I myśmy tam chodzili latem i okradali ten ogródek regularnie z kwiatów dla matek, prawda, albo do jakichś dziewczynek, żeby byliśmy starsi, z rzodkiewki, którą się zjadało od razu na miejscu, taką brudną, bo fajnie było. A przy okazji można było porzucać kamieniami,
w szyby tej, jak to się nazywa, sali gimnastycznej. One były za takimi kratami, ale były szyby. I tak było, bęc, to się tłukło i wtedy trzeba było uciekać, nie? Teraz tego już nie ma fantazji w młodzieży, no, nikt nie robi już w tej chwili, nie zauważy. Ale także tam trochę takich szkolnych wątków wydłubałem, Bogusiu, wiesz? I myślę, że jeżeli dam radę i ktoś to będzie chciał czytać w ogóle, to do tego wrócę, bo tam są ciekawe postacie też, kolegów różnych. Ale ponieważ ja miałem podwórko mieszkałem naprzeciwko szkoły, to była dawna 81, to było na Przyjastrzębiej, to ja miałem przez ulicę i Przemek miał przez ulicę, kolega z ostatniej bramy, w związku z tym myśmy przychodzili ostatni zawsze. Zawsześmy się spóźniali, ciągle miałem uwagi za to. Nie wiem, jakoś tak, może dlatego, że najbliżej, to myślałem, że zdążę. Ale do czego zmierzam, że część tych kolegów klasowych i szkolnych to byli jednocześnie kumple z podwórka albo z okolicznych, jak tu obecny ten młody człowiek Andrzej. No, to kawałek dalej mieszkał. No i także ten... Z groźnym psem. Z groźnym psem. I potem żeśmy się, i tak się z tej szkoły przenosiło to potem na te podwórka przyszkolne. Ale to mogę ci obiecać, że jeśli się uda i jeśli ktoś to będzie chciał czytać, drukować przede wszystkim, no to do tego wrócę i na pewno te wątki powstawiam gdzieś tam, prawda, rozszerzę o to. Prosimy. Nie ma karty? Na razie. Ja wrócę jeszcze do tego wątku, który obok wielu innych zresztą, który mnie szczególnie zainteresował, to znaczy ten świat zanikania, o którym mówił Marcin, zanikanie Wrocławia, prawda? Dopiero literatura potrafi jak gdyby stworzyć taką przestrzeń, w której widać wyraźnie, jak przemija świat. Tylko literatura. To co nazywa Marcin zanikaniem, to jest przemijanie świata. Na takim poziomie, prawda, bardziej filozoficznym czy metafizycznym. I jeśli ja myślę, że Marcin nawet nieracjonalnie to układał, znaczy nie myślał, że ja zrobię w tej chwili zbiór opowiadań, prawda, o przemijaniu. On po prostu opisywał świat, który widział, który przeżywał, który doznawał, ale sposób budowania i prawda, kolejność, i jakoś tak się samoistnie złożyło, to jest jak gdyby ta tajemnica tworzenia, że ten świat rzeczywiście tak się ułożył, że dzisiaj jak patrzymy na ten Wrocław przez pryzmat tych opowiadań, to rzeczywiście tej kamienicy nie ma, tego domu już nie ma, tej ulicy już nie ma, tych napisów już nie ma. Całe regiony, całe obszary zostały jak gdyby gdzieś uleciały nam, zrujnowane, gdzieś tam, prawda, zniknęły. To jest taka ważna, myślę, refleksja po prostu taka egzystencjalna, prawda, co się dzieje z naszym światem, pomijając już to, że na przykład zniknęły dziesiątki bibliotek w tym mieście, w tym naszym kochanym mieście, które były tych bibliotek, jeśli pamiętam, kiedyś było około 100 chyba we Wrocławiu. Dzisiaj nie wiem, czy jest 50, prawda? Zanikanie kultury we Wrocławiu, prawda? To z czym się wiąże? Zanikanie wartości różnego rodzaju, o tym byśmy mogli rozmawiać już trochę więcej, jak ten świat wartości zanika, powoliach się, jak gdzieś tam odchodzą te pojęcia, którymi moje pokolenie kiedyś żyło. Także że myślę, że Marcin tutaj przywraca nas trochę do takiej godności, prawda? Bądźmy ludźmi w tym takim świecie, który nam ucieka, który zanika, który przemija. Miejmy świadomość, że jesteśmy tym takim bytem, który szanujmy siebie, prawda, szanujmy siebie, bo to wszystko gdzieś tam w pewnym momencie gdzieś zniknie. To tak, prawda, gdybyśmy chcieli dać taki wyznacznik praktyczny naszego życia, ale także te opowiadania opowiadam obok tych swoich społecznych, tych obyczajowych, tych smaczków różnych, tego humoru, tej ironii, tej satyry, która prawie wszędzie tam można, na takim głębszym, prawda, poziomie to jest dużo ważniejsze, bo to rzeczywiście jest książka, która mierzy się trochę z takimi problemami egzystencjalnymi naszego świata,
Znaczy nie mieć, nie materia, tylko tam gdzieś ten duch gdzieś tam ciągle, prawda, z tych opowiadań, z głębi gdzieś tam wynika i podnosi naszą egzystencję. Także wprawdzie Marcin wpisuje się, prawda, w ten świat, w tę taką linię opowieści o Wrocławiu. Ja tam wymieniłem Chacińskiego, wymieniłbym jeszcze takiego Bogdana Lebla, nie wiem, czy ktokolwiek z Państwa pamięta, był taki pisarz we Wrocławiu, który głównie pisał później teksty dla zespołu artystycznego. Ten Bogdan Lebl napisał taką książkę Katarakta, nie wiem, podejrzewam, że Państwo profesorowie na pewno znają ją. Tak. Tak, tak. To jest właśnie powieść, która opowiada, czym jest Wrocław. Ona zrobiła wtedy dość duży skandal, bo to jest opowieść, która w Wrocławiu, w tym czasie, kiedy on zresztą tutaj krótko mieszkał, Lew tutaj we Wrocławiu, on mieszkał w Opolu, później we Wrocławiu, później w Warszawie, w Rzeszowie, to taki latający ptak trochę. I on opisywał te różne swoje miejsca, w których przebywał, między innymi Wrocław. I on się wtedy tak trochę zmierzył z tutejszą elitą. I tak trochę po uszach uderzał tam tych różnych wtedy tych bonzów takich i artystycznych, i twórczych, ale i politycznych. Także to wtedy, jeśli pani profesor będzie kiedyś mogła sięgnąć po tego, to warto, bo to jest jeden z tych obrazów, które pokazują nasz tamten świat. No, ja sam się kiedyś podjąłem takiego opisu tego naszego miasta, Anioł Zagłady, taką powieść napisałem w latach 80. Z kolei zmierzyłem się z tamtym czasem i pokazałem jak gdyby i klimaty, i postacie, i trochę taki satyryczny, ironiczny, zjadliwy obraz. Także mamy trochę tej literatury. Gdyby ktoś chciał pisać doktoraty czy inne rzeczy, to trochę tych rzeczy tutaj jest. No i Marcin jak gdyby wypełnia, prawda, ten ciąg różnych zjawisk swoją mądrą, dojrzałą i głęboką prozą artystyczną w tej bardzo zdyscyplinowanej postaci, prawda. To jest niezwykle trudno, to się tylko tak wydaje, prawda, napisać opowiadanie. To jest bardzo dużo kunsztu wymaga, takiej ogromnej i ogromnego skupienia, prawda, intelektualnego, zapanować nad tą materią, która ma pokazać jakiś ogromny świat, prawda, w miniaturze i on wybucha gdzieś tam, jak czytamy, to widzimy, prawda, on się mnoży, on pokazuje się w tej takiej, jak gdyby wtedy z szerszej skali, nabiera charakteru uniwersalnego i ja dlatego autor zresztą o tym nie musi wiedzieć, to jest ciekawe zjawisko, sam autor nie musi o tym wiedzieć, znaczy nie musi wiedzieć, że napisał takie dzieło, prawda. To jest tak, jak gdyby taka wiedza powszechna, że autor pisze, ale ten stan pisania, jak gdyby ta jakość, ta finezja, czy co tam jeszcze jest, to niekoniecznie musi być świadomy, po prostu no, tak się pisze. Dlaczego tak napisać? Nie wiem. Bardzo wielu pisarzy mówi, nie wiem. Napisałem, na Marwaszowie, no obraz, nie wiem dlaczego, prawda, tak. Także to nie wiem towarzyszy nam bardzo często w twórczości, no, ale my czytelnicy, no trochę już chcemy wiedzieć, prawda, dlatego zadajemy pytanie. No to zadam Marcinowi pytanie, które